Witajcie moi drodzy w 75. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Co my tu mamy za misję? Captain, here's one still kicking. What? Aha. Who did this? It were a large vessel, the Royal Fortune. Roberts. Oh, no quarter. Didn't say nothing. Zobaczymy, jaki będzie smarkaty, jak dostanie ode mnie. Zobaczymy. Okej. Nie, te odzienie Majów to wygląda trochę jak kostium tego z Metal Gear Solid, tego, jak on się nazywał. A już zapomniałem. Niszcząc, co trzeba zrobić? Zabij strażników niszcząc beczki z prochem. A dobra, to pistolet szykujemy. No i szukamy tego durnia Bartolomew Robertsa. On już jest zniszczony. Szuja zdradziecka. Wiedziałem, że chciał władzy, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo. Trzeba mu tą władzę odebrać w ten czy inny sposób. I to jak najprędzej. Dobra, widzę, że mamy tu dwóch strażników. Trzeba będzie się tam przydostać, ale po cichutku. Wiecie, w stylu asasyna. Jak najlepiej już teraz. No chodź tu do sianka, chodź, come on. Dostaniesz zaraz wycisk. O, idzie. Myślę, że się... A, pięknie. Dobra, teraz mamy strzelca. Mamy dwóch kozaków. Ale strzelec jeszcze jest na górze. Tu kolejny. Mamy ich na tropie. Tym strzelcem byśmy się zajęli. Więc tak też zrobimy. O, widzą nas, widzą. Fuck. Już poszło. Gdzie są te beczki z prochem? Bo bym chciał sobie jedną z nich... O, oh, fuck. A, wykryli mnie. Skubani. Ale najlepiej jakbyś skoczył do siana, jeśli sięgnie. Dobra, już nie ogarnął. Jest jakaś beczka z prochem? Sobie zawsze mogę strzelić. Beczka z prochem. No nie ma. Póki co nie widzę żadnej beczki z prochem. To znaczy, że... O, jest jedna. Chodź tu, come on. Jep. O, udało się. To było dobre. O, ale teraz zwróciłem na siebie uwagę... 7 strażników. Więc teraz mamy... olbrzymi problem. Jak to ogarniemy? Na chwilę nie, mogę jeszcze nosić. Tylko muszę przeładować sobie ten muszkiet. Jak znajdę więcej beczek, to zawsze strzelę. Zawsze mogę strzelić tego. O, przynajmniej ich jeszcze zlokalizujmy. O kurde, ile się tego gówna zleciało. Teraz jakby się stąd wydostać, tak bez szpanku. To będzie ciężkie. Nie, dobra. Za dużo hałasu by z tym było. Lol, czemu ty stoisz na tych krzakach? Jaki ten Edward czasami jest zbugowany. Czasami aż za często. No chodź tu kolego. Ja bym chciał to naprawdę zrobić po cichutku. O, idzie. Idzie kozak strażnik. I już tutaj się skończy jego żywot. Jebci. Zrobię to jak już pełnoprawny asasyn. Tak będzie najlepiej. Dla nas. Jakaś beczułka z prochem? Nie widzę nic. Co by było beczułką z prochem? Tego trzeba sprawdzać dalej.
Same świnie. Nie wiem, na co im tu świnie. Też się dziwię. O, tu jest jeden. O, więcej na tych strażników tutaj zlokalizowało. Tam nie ma strzelca, ale beczki szukam. Nie ma tu w ogóle jakiejś beczki, jakiejkolwiek. Bo wiecie, jest problem. Zagwiszczmy. Okej. Niech sobie zareaguje ten strażnik. Chodź tu. Come on. Jebci. O, mamy dzwon alarmowy, który bym sobie też zniszczył. To nie wiem, jak ja to osiągnę. No, widzę, że strażnik by mnie prawie tu wykrył. Tam mamy kolejnego. Nie dojdę. Trzeba uważać już. O ile mnie je wykryje. Rzecz jasna. O właśnie, tak jak teraz na przykład. Dlatego musimy uważać tu. Tak ja, i to jak najostrożniej z nimi. O, jeszcze tu tych dwóch panów nie zlokalizowało. Dużo, dużo jeszcze do zabicia jest. A chciałbym bez najmniejszego szwanku się tam dostać. Dobra. Jedź ci tu już z ostrza. To był ciężki strażnik. No. W drugą stronę strażnik, już. Won, dziękuję. Dobra, mogę zniszczyć ten dzwon. O to mi chodziło właśnie. Przynajmniej nie będzie alarmów i szwanków. O, po drzewie się wespniemy. Jeśli to łaska można. O kurde, ile tamtego. O, szpaka. Ale czy może być więcej tych paczek z prochem? Tego strażnika się może zapytamy. Jak nas ładnie oczywiście poprosi o to. A jak nie będzie po dobroci, to trzeba będzie siłą użyć. O, chodź tu, chodź tu. Nie będzie bolało. Będzie smyrało. Bardziej bym powiedział. Dobra, tu mamy dwóch tempaków. Jeb wam. O tak. Dobra, padli. Skąd się ta skrzynka tu wzięła? Przecież ja już ją chyba tu zebrałem, z tego co ja pamiętam. Lol. Dobra. No. Czy aby na pewno już nas wykryli? Czy jeszcze nie? Więcej beczek szukajmy. Gdzieś muszą leżeć sobie. Na lejciku. Tu widzę jedną beczkę, ale widzę, żem zmarnował okazję do tego. O, jest. A nawet więcej tych beczek. Tylko niech przyjdzie ta cała armia. Niech przyjdzie ta cała armia i po prostu zginą. Ilu ich tam jest? Trzech, pięciu. No trochę ich tam jest. Więc teraz jakby się tylko wbili wszyscy naraz w tą beczkę. Oż ty w życiu. Dobra, niech się tylko koledzy zbliżą do tej beczki z prochem. O, chodźcie tu. Cicho. Dobra. Uciszony. Kurde. Tylko trzeba uważać, żeby nam alarmu nie wezwali. To będzie najgorsze. Teraz coś się narobiło szumu. Przez zabicie dwóch. Czekajcie, ile nam zaliczyło? No, trzech, czyli... Kurde, jakby tam cała armia podeszła, to już by zginęła od razu. Za pomocą jednej beczułki, więc... Oż ty w życiu. Cicho! Dobra, chcecie walki, będzie walka. No kurde, nie będziecie mi tu dzwonić. Dobra. To
Żegnajcie się z życiem. No, kto chce? Kto chce jeszcze? Dobra. Trzeba się z wami tu bić, bo inaczej... Ale żem dostał. Fuck. A, spudłował. To dobrze. Jep, mordzi, żem dostał. I jeszcze. No kurde, oni mnie tu zaraz wykończą. Dobra, jest. Jest co uderzać. Dobra, i twoja kolej. Jest, dobra. Mamy szczęście. Teraz trzeba to sabotować. No i doskonale. Teraz tylko jak tu wykończyć tego strażnika. Nie ma w ogóle beczki. Chyba, że ją gdzieś znajdę. No bo trzeba poszukać beczki, tak czy inaczej. Albo inaczej mamy pecha. No, są kolejni. Tam jeszcze jeden. Jakoś to chcę precyzyjnie zrobić. Czy ja to zrobię precyzyjnie, czy nie, to się jeszcze okaże. O, kolega nas widzi. Ty patrz, kurde. O, kolega chyba zejdzie na górę. Chowaj się pod sianko. Cichutko tam. Okej, dobra. Jest tu gdzieś jakaś beczka? To bym chętnie zastrzelił. O, jest, tam widzę. Gdzieś jeszcze? No bo naprawdę bym strzelił. Ale nie ma gdzie. I jak, co najgorsze. Dobra, zrobimy to w taki sposób. O, proszę. Tu się szwenda więcej strażników. No patrzcie. O kurde, idzie tu strażnik. Naprawdę? Dobra. Da, o, teraz już mam plan. Dobra. Plan zadziała. O, pięknie. Cicho! O tak, to było zajebiste. A teraz trzeba was wykończyć. Do wszystkiego. Do końca, no. Wal. Jakie to było słabe. A, i znowu dostałem. No, cichutko już. Dobra, uciekamy, uciekamy. Kolega będzie nas szukał, dlatego uważamy. O, idzie tutaj. No to zginie. A, pięknie. I teren wyczyszczony. I udało mi się wykonać cel opcjonalny. Okej, dobrze. To teraz biegniemy tam, gdzie już naprawdę trzeba. Trzeba się zająć tego... tą szują zdradziecką, która chciała władzy. I tej władzy już nie dostanie. Nie ma na co liczyć. A może do sianka? A, ten strażnik już tu nie podejdzie. To uznaje za pech. Chyba, czy idzie to? Ha! Ślepy murzyn! Czekaj. O, teraz będzie lepiej. O ile się tamci nie zejdą tutaj. Tam widzę trójeczkę, którą bym zastrzelił. No, come on, come on, come on, come on! I jak dostali? O ile wszyscy przeżyli. Dobra, jeden tylko przetrwał. Chodź tu. O!
dwóch przyciągnąłem, to jest już zagrożenie. No patrz. Dobra. I tak jest lepiej już. Czekaj, no strzelę mu w ten łeb pusty, zakuty. O. I zadowolony jestem. Dobra. Świetnie. Teraz trzeba iść dalej. O, zlokalizujemy tego ciula. I już będzie po nim. Okej, dobra, to zlokalizowani. Zaraz się tu będziemy z nimi lepiej bawić, spokojnie. To jeszcze tylko początek tego wszystkiego. No i gdzie to on jest? Trzeba go szukać teraz. Chodź tu, kolego. Zabawimy się. Będzie miło. Będzie zabawa, będzie się działo. Jeb. Chodź tu. Teraz tobą się zajmę. Nie chodź po tych wazonach. Przecież są drogocenne rzeczy. A ty deptasz to. Już nie żyje. Kurde. Ja mu dam. Gdzie to on jest? Shit of fucka. Jest. Dobra. Cieka tchórz. Zakichany. Ty patrz. Jaki hardcore, no. No nie wierzę. O, dobrze. Kawka szybko przepłynęła. Szybciutko, 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 ruchy. Kurde, no nie przedłużajmy, bo zaraz nam ucieknie palant. Dobra. Okej, dobra, jest. Dziękuję. Co mi przez skały tutaj patrzycie? Trzeba wejść na ten pokład. Nie ma lipy. Ty patrz. Kurde, co za faja. Ja go oduczę zaraz tego wszystkiego. Aha, dobra. Fajnie, żeś musiał w to wjechać. Zaraz nam ucieknie. Dobra, ominąłem to przecież, spokojnie. Kobieto. Z kim ty rozmawiasz? Aha, okej, dobra. Czemu się zatrzymali? Co jest grane? Nie podoba mi się to. Kurde. Dobra, zginie szuja. Marnie. Kurde, na co ja w to strzelam? W życiu. On jest za zmarszczą tutaj. No, trzeba trzymać to Y. I zniszczyć. Dobra, przyspieszmy trochę. Kurde, teraz będą sypać tym gównem. Uciekają nam jak najszybciej. Kurde, ja ich naprawdę zaraz tu odpuszczę. No jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Jeb. Doskonale. Dobra, koniec. Koniec sypania tym gównem. Ta, taka awantura, kurde. Oni jeszcze atakują nas. Mimo wszystko. On nas dalej atakuje, dziwne, no. Że my go zaraz tu... Pojedziemy zaraz. Dobrze. No, teraz to działało.
I'll have to board her myself. Man the guns! There's more fodder for you coming! Cicho tam, smarkaczu. O, strzałka z liną, dobra. Już przygotowana broń. Pojedziemy go. Już nie żyje. Nie dołęga. Tylko jakoś trzeba będzie go sięgnąć. O, jest. Dobrze, o to chodziło. Dobra, jest. Działa wszystko. No chodź tu. Jesteś już niedaleko. Jebci! Jak bardzo ładnie go żeśmy wykończyli. Pięknie. Dokładnie. Koniec z tobą. And what of you, Edward? Have you found the peace you seek? I'm not aiming so high as that. For what's peace but a confusion between two wars? Oh, oh, you're a stoic then. But perhaps I was wrong about you. She might have had some use for you after all. She? Of whom do you speak? Oh, she who lies in wait. Entombed. I had hoped to find her, to see her again, to... open the door of the temple and hear her speak my name once more. Aye. Talk sense, man. Oh, I was born too soon. Mm-hmm. Like so many others before. Where's the device, Robert? Destroy this body, Edward. The Templars. If they take me. Hmm? To co? O, to na razie. Dzięki za czaszkę. Koniec. Aha, teraz będzie zabierał to ciało. Zajebiście. Dobra, idziemy. Z naszym towarem. Okej, misja wykonana. Pomyślnie wręcz, bym powiedział. Misja naprawdę epicka. Jak każda inna, chociaż ta była chyba bardziej epicka. Okej, dlaczego nastepło? Z jakiej racji? Ja się tak nie zgadzam. No, zobaczymy, gdzie nastepnie ogólnie. Aha, dobra, to wiecie co? Skończymy już ten odcinek. Tylko jeszcze zobaczę, gdzie jest ta misja nasza teraz. Dowiem się. O, w Hawanie. To wiecie co? Tepniemy się do Hawany i tam skończymy odcinek. Tak będzie chyba najlepiej. To się tutaj tepnijmy. Nie chce mi się płynąć taki kawał świata, gdyż lepiej mogę sobie tepnąć i mam już niedaleko zasięgu misję. Więc tam w Hawanie się pożegnamy. Już, już, już. Dobrze! Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obejrzenie 75. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, arrrr!